Państwo polskie musi zrozumieć, że samo musi zagrać tę grę o równowagę dlatego, że nikt nas nie zastąpi. A innymi słowy, odeszła już przeszłość era, że NATO zajmie się naszym bezpieczeństwem. Dlatego, że nie istnieje już ład bezpieczeństwa. Jeżeli NATO się nie dostosuje do now nowej sytuacji chaosu na wschodzie, na przykład poprzez przyjęcie Ukrainy, co oczywiście może być trudne lub poprzez dostosowanie swojej formuły funkcjonowania, że może i będzie dalej istniało, ale Amerykanie pozwolą na jakieś bilateralne ustalenia, które będą budowały koalicje balansujące na przykład Rosję, to będziemy absolutnie w innym świecie i stare mapy mentalne z lat ostatnich 30 a na pewno po przyjęciu do NATO nie będą działać, dlatego że system bezpieczeństwa polega na tym, żeby zapobiegać wojnie. No system bezpieczeństwa nie zapobiegł wojnie, największej od 1945 roku. Tak? Mało tego, nie znajdujemy metody na zakończenie tej wojny i obie strony nie są zainteresowane zakończeniem na jakichś nie wiadomo nawet ustalonych warunkach. To oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od uzyskania równowagi, która jest warunkiem do stworzenia ładu, a po to, żeby on był, musi prawda, zapobiegać wojnie. My musimy zastanowić się, jak stworzyć tą... Równowagę. I to oczywiście przejawia się w wielkiej modernizacji sił zbrojnych, ale być może trzeba będzie dyskutować o jakimś rozwiązaniu wspólnym z Ukrainą. Czy to sojuszu wojskowym? To oczywiście jest absolutnie ryzykowną sytuacją. Polacy nie są do tego przyzwyczajeni, bo myślą, że sojusz to jest tylko na plus. To znaczy, my tylko jesteśmy biorcą bezpieczeństwa jak NATO, a Amerykanie się i tak tym zajmą, bo niestety jak małe dzieci się do tego przyzwyczailiśmy. Tymczasem, jak pisał Hetman Tarnowski, sojusz to są ryzyka. Że na przykład trzeba komuś gwarantować bezpieczeństwo. Amerykanie o tym wiedzą, bo to na ich barkach spoczywa na to. A czy my o tym wiemy? Chyba nie. Uważaliśmy, że to jest po prostu taki na plus wszystko. I właśnie wchodzimy w takie czasy. Potrzebna jest na tym debata. Bardzo się martwię, że nie zrozumiemy, że jest taki czas i popełniły tam sam błąd, jak popełniła dawna Rzeczpospolita, gdy przedstawicielstwo kozaków przybyło na Sejm. I p, p, poprosiło o no, większą autonomię to w tamtym układzie, gdyby społeczno-geopolitycznym chodziło o to, żeby dać im jakieś szanse funkcjonowania, w zamian za to odbalansowaliby Moskwa. To znaczy, mielibyśmy siłę zbrojną do tego, żeby rozstrzygać na wschodzie pod, na swoją myśl. I sytuacja jest wbrew pozorom bardzo podobna. I zapewniam pana, że też były argumenty, po co im dawać, nie, dlaczego, nie zasługują. Aby się coś zasłabi, jesteśmy pewnie teraz, żeby w ogóle Rzeczpospolita stała się trójczłonowa. Tak? Zawsze są argumenty przeciw. I teraz też są ogromne. Ja nie mówię, że trzeba na pewno, ale trzeba otworzyć dy dyskusję i policzyć sobie plusy i minusy, dlatego że będzie ciężko stworzyć stabilną architekturę bezpieczeństwa, która została zakwestionowana przez Rosję, bez twardego udziału Polski Ukrainy. Na innych zasadach. To jest moje zdanie. Marka Budzisza również na pewno mówił o tym dzisiaj. Tak uważamy w Strategy and Future. I do tego trzeba byłoby nie tylko zreformować siły zbrojne, ale wysterować NATO i Amerykanów na to, żeby w ramach NATO umożliwili też coś takiego. Tak? Coś takiego. A to absolutnie jest inna sytuacja niż w ostatnich 20 latach. A do tego potrzeba niesamowitej, klasa polityczna musi mieć szersze horyzonty, państwo polskie musi wykonywać, reforma wojskowa musi być prawidłowo wykonana. Wiele innych rzeczy musi się zgrać. Musi mieć na no to pieniądze, no bo to jest większa struktura, tak, niż to takie patataj, patataj, które robiliśmy przez ostatnie 20 lat. Polska klasa polityczna działała na autopilocie, no nie musiała się zajmować sprawami bezpieczeństwa sama. NATO zajmowało się bezpieczeństwem, Unia Europejska makroekonomią i gra gitara, tak. Trzeba było tylko dbać o wybory kolejne, właśnie na tym to polega. A teraz właśnie trzeba coś więcej. Trzeba kształtować otoczenie geopolityczne własnego państwa aktywnie. Na przykład właśnie otwierając ścieżki biznesowe na Ukrainie i dbając o to, żeby na przykład rząd ukraiński ze względu na wydatną pomoc państwa polskiego, bez którego nie Ukraina nie trwałaby w wojnie, żebyśmy mieli preferencyjne warunki gospodarcze względem Niemców. I, nie ma, I wreszcie czas, żeby to jasno powiedzieć. Nie musimy się przejmować Unią Europejską, tylko jasno to trzeba powiedzieć. I wydaje mi się, że na Ukrainie zostanie to zrozumiane. Również uważam, że należy otworzyć zupełnie nowy rozdział relacji z Amerykanami. Dlatego, że Amerykanie rzeczywiście po wszystko dostają w Polsce cały czas. I o, oczywiście przy, przykład rakiet jest bardzo dobry, te, te, tego incydentu z rakietą, rakietami. To odsuwam na bok, co się tam wydarzyło, tak? Najważniejsze jest to, jaka była narracja i kto ją ustalał. Otóż ustalili to Amerykanie, bo chcieli kontrolować eskalację. I cały problem polega na tym, że powinniśmy wykorzystać ten moment do wymuszenia na Amerykanach większych gwarancji bezpieczeństwa. Nie jestem pewien, czy rząd polski wykorzystał tę walutę do tego, żeby gwałtownie zwiększyć zaangażowanie amerykańskie, bo to Amerykanie byli testowani jako gwarant systemu i oni dbali, żeby była spójność odpowiedzi na albo brak tej odpowiedzi. W związku z tym to oni mieli skórę w grze i państwo polskie, w związku z tym, że to polscy obywatele zginęli, powinno wy... wyznaczyć cenę za to, że my nie eskalujemy. Tak? Oczywiście nie otwarcie, żeby Rosjanie nie uzyskali swego efektu, ale Amerykanie muszą płacić za takie rzeczy. Podam przykład, jak było w czasie pierwszej wojny irackiej, jak Saddam Hussein ostrzeliwał Izrael. Coś, co, co Izraelczycy dostali od Amerykanów, żeby nie było y, odpowiedzi, żeby nie podejmowali żadnych działań na własną rękę, nawet ukrytych. Otrzymali bardzo dużo, żeby Amerykanie kontrolowali przebieg całej operacji wobec y, Sadama Husseina. Y, Amerykanie są przyzwyczajeni do płacenia kosztów za to, tylko my nie wymagamy. Tak? Po prostu no to tak, tak działa. A zwiększyłoby to bezpieczeństwo państwa polskiego. Absolutnie zwiększała, bo, bo coś się z... I to jest taki przykład, na czym polega realna kultura strategiczna, rozumienie, że my mamy swój interes. I oczywiście sprawa została załatwiona dobrze, moim zdaniem, tak wyciszona, zdeeskalowana. Natomiast za kulisowo powinniśmy absolutnie Amerykanom otworzyć nowy rozdział rozmów na ten temat. Jestem pewien, że nic nie zostało zrobione. Jestem przekonany. Tak? I to jest właśnie. Brak dojrzałej kultury strategicznej. No, proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Izraelowi to się wydarzyło. I Izrael miałby zdolności do odpowiedzi, na pewno plan odpowiedzi, i Amerykanie musieliby zapłacić dużą cenę, żeby kontrolować eskalację. I to jest właśnie, to wyznacza tą różnicę. I naprawdę nie zasłaniajmy się, że to jest sojusz północnoatlantycki. Jeżeli Amerykanie zobaczą, że my w to umiemy, że my to potrafimy. Przyjmujemy nowoczesne koncepcje operacyjne, mamy prawdziwą strategię wojskową, a nie tylko zakupów, to zaczniemy w ogóle grać w zupełnie innej lidze. Oni też zaczną zupełnie inaczej nas podchodzić. I dlaczego akurat o tym mówię? I to w kontekście, o czym mówił pan dyrektor, pan, pan doktor Eberhard, w kontekście Niemców. Rzeczywiście zaczyna się w Stanach Zjednoczonych debata, że może ten czas na pokój, na rozejm. Rosjanie już są właściwie trochę pobici, wystarczająco. No a jednocześnie mamy Chiny, no i Chiny to rywalizacja głównie ekonomiczna, no potrzebujemy Niemców po naszej stronie, musimy Niemcom coś zaproponować. Oby się nie skończyło tak, że Niemcy będą odbudowywali zarówno Rosję, jak i Ukrainę. Bo uważam, że w tej chwili to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Między innymi dlatego, że Polacy, polska klasa polityczna nie potrafiła się Amerykanom zaprezentować jako samozadaniująca, która rozumie na czym polega nowoczesna sprawa bezpieczeństwa, nowoczesne wojsko, nowoczesne strategie wojskowe i Amerykanie nie dają nam, nawet jakby chcieli, bo mówię, model geopolityczny akurat wpycha nas w rolę większą niż jesteśmy w stanie z nim przejąć. No, Amerykanie też jakby zobaczyli po naszej stronie profesjonalne przygotowanie, profesjonalne państwo, profesjonalną biurokrację wojskową, profesjonalne wojsko, profesjonalne koncepcje, profesjonalne reformy wojskowe nie polegające tylko na zakupach sprzętu o czym mówił pan minister, tylko na planie, do jakiej wojny i tak dalej, i że jeszcze potrafimy rozmawiać z Ukraińcami, jakimś sojuszu, Amerykanie musieliby dużo więcej się postarać na nas. Tak? I na tym polega rozumienie własnej kultury strategicznej, która nie jest tylko imitacją czegoś, bo NATO za nas załatwia. Widać zresztą, że to nic nie załatwia na Ukrainie, tylko Amerykanie. Bez Amerykanów i Brytyjczyków nic by nie było. I mam nadzieję, że to jest właśnie też jakaś nauka dla naszej kultury strategicznej, jak to, jak, to, jak, to, jak to wygląda. Przykładów jest oczywiście bardzo dużo, ale może skoncentrowałbym się, skoncentrowałbym się na tym. W kontekście ekonomicznym przykładowo. Rząd polski, tak jak inne rządy, jeżdżą, negocjują nawet zapisy prawne ustaw w innych państwach, dbając o to, żeby Kapitał Polski, polskie przedsiębiorstwa, inwestycje były raz chronione, a dwa nawet preferowane. To nie jest nic zdrożnego. W ogóle w tej chwili rozpoczyna się deglobalizacja, jest merkant pojawiła się ostra rywalizacja również między Stanami Zjednoczonymi a Europą na temat konkurencyjności własnych przemysłów i stawianie tak sprawy nie jest niczym zrożnym. Zresztą Niemcy są pierwsi, którzy łamią y, swobodę przepływów, dlatego że. Subwencjonować będą swój przemysł tak? kosztem innych. W związku z tym zapomnijmy, nie, nie powtarzajmy tych haseł, które już w tej epoce nie działają. I to może zabrzmi szokująco albo rewolucyjnie dla niektórych. Otóż, na przykład, pomiędzy Niemcami a Polską istnieje fundamentalna różnica w kulturze polityczno-strategicznej. Otóż państwo niemieckie to są łańcuchy dostaw przemysłu niemieckiego, które klasa polityczna obsługuje zapewniając równowagę między kapitałem, pracą i systemem politycznym. I to bardzo dobrze, to jest zdrowe dla Niemiec. W związku z tym jest marża, robotnik niemiecki zadowolony, a Bayern Monachium dobrze gra w piłkę. Nad tym to polega. Tak. U nas nie mamy już w tej chwili prawie żadnego własnego przemysłu, nie mamy prawie własnego dużego kapitału. W związku z tym klasa polityczna jest próżni zawieszona w grze symbolicznej. Nie w realu. W związku z tym, jeżeli my na przykład przygotowujemy się w tej chwili nadchodzące starcie o władzę z Niemcami, które chcą skonsolidować swoją władzę w Unii, to musimy wiedzieć, że nasi politycy grają w ping a tamci w tenisa. I absolutnie nie ma porozumienia, bo Niemcy nie uważają, że my na tej wojnie coś wygraliśmy. Jesteśmy wylewarowani, bo oni absolutnie nie uznają tego za żadne wylewarowanie. Prawdziwe wylewarowanie to jest, gdzie są przepływy. Jaki jest łańcuch dostaw, gdzie są pieniądze i kto, kto decyduje o tym, gdzie przepływają, tak? a nie jakieś nie wiadomo co, jakieś teatrum. Ja sam bym chciał, żeby to była waluta, ale nie jest. Ta waluta istnieje tylko dlatego, że Amerykanie powiedzą: no, tak, jesionka jest ważna. Tak? I dopóki nie zbudujemy tego prawdziwego, prawdziwej gospodarki, gdzie klasa polityczna będzie dbała o to, żeby były nasze cykle technologiczne nasze własne marżowości I, nie, i zamiast rozumieć, że ma rolę służebną wobec polskiego biznesu, a nie odwrotnie, nic z tego nie będzie. Będziemy sobie się spotykali i rozmawiali. Jest to absolutna zmiana kulturowa. Klasa polityczna nie ma prawa się wstydzić polskiego biznesu, ma obowiązek obsługiwać jego interesy, bo temu ma służyć. A u nas jest absolutnie odwrotnie prawda, kultura szlachecka w XXI wieku, my jesteśmy ponad to, a też żyjemy z redystrybucji pieniądza publicznego, to zapominamy o tym. Tak? Jesteśmy demiurgami. Tak? Zamiast pełnić rolę służebną. Mówię o klasie politycznej czy systemie publicznym. I później są, sam widziałem wielokrotnie delegacje rządowe, gdzie wstyd pokazać się z przedsiębiorcą. No przecież to jest żenujące w ogóle. Po w Niemczech jest zupełnie odwrotnie. No i potem się dziwimy, że jak przychodzi co do czego, to nie my będziemy odbudowywali Ukrainę, bo kto ma to robić. Jakie są związki pomiędzy systemem politycznym i, i biznesem? Jakie jest zaufanie? Polski biznes omija jak najszerzej ambasady RP za granicą najczęściej, bo tylko to są problemy dla niego. I trzeba sobie jasno to powiedzieć, że jeżeli chcemy mieć innowacje, chcemy wyjść z pułapki średniego dochodu, pułapki rozwoju zależnego, zbudować coś z Ukrainą, mieć innowacje, to poza słowami i tymi deklaracjami, którymi może. Klasa polityczna musi absolutnie zmienić swoje nawyki funkcjonowania. Tak. To chciałem dodać, przepraszam, że zająłem panu doktorowi zwłaszcza. Kolejnym.